Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Smog Games 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę w minigry i pogramy sobie w minigrę Food Quiz. Więc przechodzimy do tego trybu. Ok, mamy pierwsze pytanie, które ma najlepsze strzały, Wydaje mi się, że, że, że jest to Jezus. Tak jest. Ma dwa wyższe strzały od Feliksa, który ma najlepsze strzały z tych piłkarzy. No to Moreno, bo jest to napastnik. Teraz kolejne pytanie. Który ma najlepszy dribbling? To raczej Coman, bo on bardzo dobrze potrafi dryblować. Który jest najsilniejszy że fizycznie? Chyba Ambisaka albo Bertridge. Może bisaka, Zobaczmy. Jednak Bertridge ma lepszą fizyczność. Ok, który ma najlepszą ocenę? Oczywiście jest to Teraz kolejne pytanie. Który ma najlepszą ocenę? Jest to oczywiście Son 89 oceny ogólnej. Który ma najlepszy strzał z tych piłkarzy? No to chyba raczej Fernandes Ok, który jest z Meksyku? Jest to Rodriguez I mamy 7 punktów, teraz kolejne pytanie Który jest z Brazylii? Jest to Telesz Ok, który najlepiej podaje? Oczywiście jest to Alexander Arnold, bo on ma bardzo wysoko ocenione podania I mamy już 9 punktów, który najlepiej dribluje z tych piłkarzy? Chyba Martinez mi się wydaje raczej tak, jest to dobra odpowiedź. Mamy 10 punktów. Który ma najlepszą ocenę z tych piłkarzy? Jest to Korea, 83 oceny ogólnej. Który ma najlepsze strzały z tych piłkarzy? To Andres Silva, bo jest to napastnik. Teraz, który ma najlepszą ocenę? Jest to Gabriel Jesus. Mamy już 13 punktów i jest kolejne pytanie, który najlepiej się rzuca z tych bramkarzy? Wydaje mi się, że raczej chyba Alisson, chociaż Courtois też może być. Ale dajmy Alissona, jest to dobra odpowiedź. Mamy 14 punkt, ja, który ma najlepsze strzały z tych piłkarzy, chyba raczej Hazard Ok, mamy kolejny punkt, który z nich to kunde, jest oczywiście ten piłkarz. Jak który jest najlepszy w obronie z tych piłkarzy? W sumie to Delaney ma dość dobrze oceną obronę, więc postawię na niego i to jest dobra odpowiedź. Który jest najszybszy z tych piłkarzy? Chyba Bruma, bo on ma ponad 90 tempa. A nie, 89. Ale i tak jest najszybszy z tych piłkarzy. Ok, który jest najsilniejszy fizycznie? Chyba do bo jest dosyć duża, jednak pewnie Chan będzie. O, jednak Chan, aż 87 fizyczności. Który ma najlepszą ocenę z tych piłkarzy? Jest to y, Silva. I mamy 19 punkt. Kolejne pytanie, które jest z Wajerno Monachim, jest to oczywiście Niklas Syle. Mamy już 20 punktów. I kolejne pytanie, które jest z to Ingolan, jest to oczywiście ten piłkarz. Który ma najlepsze strzały z tych piłkarzy? Może Paulinho? Tak jest, Paulinho, to jest dobra odpowiedź. Który jest najmocniejszy w obronie? To jest to Vincent Sanchez, bo jest to środkowo obrońca, a pozostali piłkarze są ofensywnymi piłkarzami. Ok, który ma najlepszą ocenę z tych bramkarzy? Jest to Martinez, 84 oceny ogólnej. Mamy już 24 punkty. Kolejne pytanie, który jest Tottenhamu? Jest to Loselso i mamy kolejny punkt. Który jest najlepszy w obronie z tych piłkarzy? A to Kujaty, bo to środkowy obrońca. I następne pytanie, który najlepiej podaje z tych piłkarzy. Waham się między Mertesem a Edgardem ale chyba postawię na Norwega. I to jest dobra odpowiedź. Który z nich to ma to się ten piłkarz z Ameryki, z Juventusu. Teraz kolejne pytanie, który jest z Anglii, Stop Hope. I mamy 29 punktów. Teraz kolejne pytanie, które jest najlepszy w obronie z tych piłkarzy. No to raczej Telesz. Mamy 30 punkt. Zobaczymy, może uda się pobić rekord moich punktów. Ok, który jest najlepszy w obronie, no to raczej pomykano. Tak jest, kolejny punkt ląduje na naszym koncie i zobaczymy, jakie będzie kolejne pytanie, który ma najlepszą ocenę. Jest to Bonucci. No i mamy wyrównany najlepszy wynik, więc może uda się go pobić. Który jest z Olimpiakosu? Jest to od Niekuru? No i mamy najlepszy wynik 33. Który z nich to Nkudu? Jest to ten piłkarz. Który gra dla Portland Timbers? Jest to ten piłkarz, Czara. Mamy już 35 punktów. Który jest najsilniejszy fizycznie z tych piłkarzy? Może ten, Palinia? Tak jest, to dobra odpowiedź. Ogólnie to ma bardzo dużo fizyczności. Ok, który się najpierw ustawia z tych bramkarzy? Nie wiem, może Alison albo Szczęsny? Może Alison? Tak jest, dobra odpowiedź. Mamy 37 punktów. Który jest najsilniejszy fizycznie z tych piłkarzy? Albo De Nair albo Ndidi, może Ndidi? To jest dobra odpowiedź. Kolejne pytanie, który najlepiej dribluje z tych piłkarzy? Chyba raczej Hamas Rodriguez. On nadal ma dość dobry drybling. Tak jest, jest to dobra odpowiedź. Który jest najsilniejszy fizycznie z tych piłkarzy? Może Maktobina i on jest dosyć duży? Tak jest, 84 fizyczności. Który jest z Maroko jest to labiat? Ok, następne pytanie. Który z nich to Kosti, jest to oczywiście ten piłkarz? Mam już 42 punkty. Ok, który jest najlepszy w obronie? Jest to oczywiście Kulibali, ponieważ jest on najwyżej ocenianym obrońcą z tego zestawienia. Który jest najszybszy z tych piłkarzy? Chyba raczej Diaz jest trochę szybszy od Lukasa Maury. Tak jest dobra odpowiedź. Który jest najszybszy z tych piłkarzy? Chyba Boadu, bo on ma prawie 90 tempa, no 89. Który jest najszybszy z tych piłkarzy? Wydaje mi się, że chyba Schulz. Tak jest dobra odpowiedź. Kolejne pytanie. Który najpierw się ustawia z tych bramkarzy raczej. listą też chyba ma najlepsze ustawienie. Tak jest, trzeba odpowiedź. Który jest ze Słowenii. Jest to Handanowicz. No i zobaczymy czy uda się zdobyć 50 punktów. Który gra dla Aston Villa. Jest to Konsa. No i walka o 50 punkt. Który najpierw podaje z tych piłkarzy. Raczej jest chyba. Tak jest i mamy 50 punktów. Ok, który najpierw podaje z tych piłkarzy. Raczej chyba Di Maria. Mamy kolejny punkt. Który z, z tego kraju jest to Onieka? Który z nich to James? Jest to ten piłkarz? Który najpierw dribluje z tych piłkarzy? Chyba raczej Benedict, bo on ma bardzo dobry dribling. Tak jest, mamy dobrą odpowiedź. Który ma najlepsze wykopy z tych bramkarzy? Może też Allison? Tak jest, w sumie to wszystkie konkurencje wygrywali, są na razie jak są bramkarze praktycznie. Który ma najlepszą ocenę jest to oczywiście Fabinho Okej, okay, który ma najlepszą ocenę z tych piłkarzy? Jest to Carasco, 84 punkty oceny ogólnej. Który jest najlepszy w obronie z tych piłkarzy? Jest to Fernandinho. Okej, okay, który jest najlepszy w obronie z tych piłkarzy? Jest to Rudiger. Kolejny punkt ląduje na naszym koncie. Który jest najlepszy w obronie z tych piłkarzy? Chyba raczej Fernandinho, tutaj też będzie najlepszy. Okej, okay, który najlepiej drybluje? Chyba raczej Depay. Ok, który jest najszybszy z tych piłkarzy? Chyba raczej Wan Bisaka jest najszybszy. Ok, mamy kolejny punkt, który ma najlepszą ocenę ogólną. Jest to Angolokante. 90 punktów oceny ogólnej. Który ma najlepsze strzały z tych piłkarzy? Chyba raczej Aguero. Ok, który jest najsilniejszy fizycznie z tych piłkarzy? Chyba raczej Chan. Ok, kolejny punkt. Który jest najsilniejszy fizycznie? Chyba raczej Thiago Silva, a jednak mamy pomyłkę. I Koke jest mocniejszy fizycznie Ale mamy 65 punktów aż, no i przy okazji zdobyliśmy osiągnięcie, ale na początku Otworzymy sobie tą paczkę 85+, no i w nagrodę dostajemy ikonę z Argentyny Na środku pomocy, więc będzie to Veron. Okej, okay, przejdźmy sobie jeszcze do odbioru nagród w osiągnięciach Otrzymujemy paczkę aż 86 plus, więc tutaj też może wypadnie coś fajnego więc Przechodzimy do paczek, otworzymy sobie jeszcze tą paczkę na koniec odcinka No I tu mamy też jakąś wysoko ocenioną kartę z Brazylii będzie to bramkarz z Liverpoolu i to będzie Alisson Akurat dość często pojawia się w tym quizie Więc całkiem spoko traf, i jeszcze jest Savanier Headliners, więc też bardzo fajny traf no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to, to by było już na tyle. Udało się pobić mój rekord w trybie foot quiz, no ale to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!